A więc duchomacze jednak się jeszcze nie poddadzą. Czas przejść do ostatniej misji w Ghostmaster. Będzie to misja Bombowi Duchomacze. Ale zanim jeszcze tam przejdę, czas dać duchom nowe moce, tym, którym oczywiście, te, które oczywiście przydadzą się w ostatniej misji. Tak, dzisiaj wyjątkowo trzy misje nagrywam. Żeby już ta jedna nie została, bo ona nie będzie aż tak długa. Więc poznaliśmy światowidma, któremu może coś dodam, powiedzmy. Pokręcony bluszcz. Może miraż. Stąd mi się nic nie przyda. Fascynacja. Jakby kogoś bym chciał jeszcze przywołać. To częściowo też mi posłuży do przyszłej misji. Za chwilę się zajmę tobą, tylko chciałbym ulepszyć Lady Macabret. Bo jej moce mogą się przydać w tej misji, bo akurat jest fajne lustro, które można wykorzystać w nadchodzącej misji. Okej. Okay. A więc... jeszcze Światowid. Wezmę mu to odrażające oblicze, które ma strach i sława. I spróbuję właśnie wykorzystać je. Bo ostatnio, gdy próbowałem to zrobić ze strach i sławą, trochę mi nie wyszło. Chyba dlatego, że strach i sława przyjęła postać duchołomacza, więc przez to chyba za bardzo nie było animacji jego, co ciekawe. No, dla ciebie tutaj akurat nie wystarczy, ale na pokład do całej odkrycie lęków to akurat odkrywa wszystkich, którzy będą akurat w pomieszczeniu. O! Ale to jest całkiem fajne nawet. Bo odkrywa na te lęki te takie bardziej dające strach śmiertelnikom. Tak mi się w każdym razie wydaje. A zaszalejmy. Zaszalejmy. Dodajmy im jeszcze trochę więcej mocy, trochę więcej poweru im damy. Czemu by nie? Mamy jeszcze kasę, więc czemu by ją zmarnować? Dobra. Fatum, żeby mieli jeszcze trochę więcej nieszczęścia. Oczywiście ten duch mi się tam przyda. Ogarek ma wszystko, a ty nie. Więc może dostaniesz awarii. No i dobra. I jeszcze co do tej misji. Ona nie została oficjalnie wydana w Polsce. Pewna grupa, chyba to się nazywało The Spider Game Studio, stworzyło spolszczenie do tej gry. Ale obecnie, z tego co wiem, to studio już nie istnieje. Zamknęło swoją działalność, ale misja bonusowa jest nadal dostępna. A więc zajmiemy się nią. No oczywiście narrator będzie inny. Skoro to jest oczywiście fanowskie tłumaczenie, więc niestety narrator będzie inny, ale też całkiem fajny, więc zajmiemy się właśnie misją Bombowi Duchomacze. Władco duchów, to jest ostateczna bitwa. Duchołomacze zdobyli gabinet strachu i umieścili w nim bombę eterową, nastawioną na 30 minut. Należy zorganizować atak, zniszczyć ich obronę i unieszkodliwić bombę. W przeciwnym wypadku zostaniemy unicestwieni. Następnie należy raz na zawsze wypędzić z grobowa tych wściskich śmiertelników. Szczerze mówiąc, to te 30 minut to nie jest wyzwanie. Ale zobaczymy, może jednak będzie, jeśli coś pójdzie nie tak. Ale raczej wszystko powinno pójść zgodnie z planem. Więc duchy, które tutaj jeszcze wezmę. Na pewno obowiązkowa jest surferka. Światowidm, ściemniak i
ktoś z elektryką. Ja jeszcze wezmę... kogo by tu jeszcze wziąć? Dajmy jeszcze szansę znowu zombikowi. Plus... O właśnie. Lady Macabre, o niej oczywiście wspominałem. Dostań się do środka. Zniszcz bombę. Oraz pozbądź się wszystkich śmiertelników z budynku. Oczywiście pola astralne. Tylko, że w tym przypadku... misji duchomaczy, która była na posterunku, jeśli już zniszczyliśmy te urządzonka, to już nie działały. Ale tutaj... Oj, nie ma tak łatwo. Oni będą potrafili je naprawić. Zielone pole ochronne zostało wyłączone. Niebieskie pole ochronne i alarm zostały wyłączone. A więc będzie tutaj całkiem zabawnie. Na początek postraszę śmiertelników, żeby oczywiście dodać im więcej strachu, żeby tutaj ginili ze strachu. Oczywiście oni mają tutaj różne alarmy, które będą miały mi tutaj przeszkodzić, ale myślę, że to nie powinno aż tak bardzo tego zrobić. To jest akurat ta pani, która już zombika się dosyć przestraszyła i za bardzo nic nie robi. Muszę oczywiście uważać, żeby tutaj tych kul za bardzo mi z powrotem nie naprawiali. Co może tutaj zrobię wysokie napięcie? Dopiero jeśli ktoś tutaj wejdzie, to dopiero wtedy będzie mógł to naprawić. Ups, chyba zepsułem. Awaria? Może awaria zadziała? Niebieskie pole ochronne i alarm zostały z powrotem wyłączone. Ups, 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 wyłącz się, wyłącz się, wyłącz się, bo cię duchomacze złapią. Uh-oh. Więc... to będzie śmieszne. Idź sobie! Omyk? 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 Aha. No dobra, może nic się ci za bardzo nie stanie. Widać, że duchomacze za bardzo nie planują cię odwoływać chwilowo. Jeśli już tak zrobię, to będzie trochę kiepsko. Ale dobra. Okej. Użyjmy może właśnie jej tutaj w tym lustrze, bo jak mówiłem, ona potrafi sporo. Ale tylko wysokość krytyków może. Mam 30 minut, więc... myślę, że ta bomba zbyt szybko nie wybuchnie. Ale akurat nie chcę, żebyś robił mi sobowtóra. Więc moce... Nie chcę! Przestań! No ty! Ty wredna! To masz szybkie ładowanie. Nie używaj mi mocy sobowtór. Bo wtedy nie będziesz straszyć mi w tym lustrze. A właśnie chcę, żebyś to robiła. Właśnie ta moc sprawia, że widzą się śmiertelnicy jako szkielety. To jest, myślę, że dodające naprawdę dużo strachu. Okej, stop, stop, stop! On tutaj chciał chyba mi odwołać ducha. O! Albo ma... Nie, chyba makabryczne oblicze właśnie tworzy szkielety. No właśnie. Okej. Dobra. Też ognia myślę, że za chwilę użyjesz. Ty chyba już możesz zrobić tutaj wysokie napięcie, albo i nie. Ale myślę, że ty możesz zrobić zaciemnienia w całym budynku. Niebieskie pole ochrony i alarm zostały wyłączone. Nie chciałem, żebyś zrobił wysokie napięcie teraz. No ale dobra. Niech już będzie. W każdym razie zaraz użyjemy tutaj, myślę, że... deszcz ognia... Nie akurat ty, nie o ciebie tutaj chodziło. Wysokie napięcie, przez co trochę zniszczymy ten mechanizm. Ciebie za bardzo związać nie mogę. Nawet fajny ten głos. Podoba mi się. Ale trochę tęsknię za starszym narratorem. Ale dobra. Już go trochę nasłuchaliśmy się przez całą grę, więc... Trzeba dać szansę innemu, powiedzmy.
Dobra. Chodź tutaj może, zombie. Bo na razie nic się nie dzieje. Trochę jeszcze tutaj... dają radę, te cwaniaki. Ciekawe, ten tutaj gabinet nie jest aż taki cały widoczny. Jaki może było widzieć. Alarm zostały sporo. 25 minut do detonacji. Spokojnie. Trochę tutaj są zmiany niż w tym... w tym pomieszczeniu, gdzie oczywiście były nasze duchy, gdzie ich trenowaliśmy. Użyj na nim szybko ogniska. Wszystkie pole obronne zostały z powrotem włączone. Ognisko go trochę wystraszyło, ale nie aż tak. Ale myślę, że to da ci sporo strachu. O, zjadłam lustrze, to też powinno ci dodać strachu. Bo oni tutaj za bardzo kombinują już. A! Nic nie mogę zrobić! Uciekać! Uciekać! Okej. Okay. Aha, zrezygnowałeś teraz, okej, okay, okej. Okay. To luz, luz. Dobra. A! Patrzcie! Uciekł Dawid i uciekła ona. Został tylko ten cwaniaczek, który siedzi ciągle przy bombie. Czyli on nie będzie chciał odesłać naszych duchów. To jest akurat fajne. On zawsze będzie w tym pomieszczeniu. I właśnie go wykorzystamy do tego, aby zniszczyć bombę. Tworzymy tutaj koja trońskiego z pomocą światowidma. I wtedy będzie dopiero zabawa. Oj, będzie. A więc myślę, że możemy się już tym mniej więcej zająć. A ty za chwilę zrobisz tutaj wysokie napięcie. A więc tak. Robimy tutaj obsesję. Tutaj wy będziecie trochę straszyć tych cwaniaków, żeby tutaj jeszcze nie pajacowali za bardzo. To powinno dodać wam sporo strachu jeszcze. Naprawdę, tej Lady Macabre te sporo robi. Co się dzieje? Halo? Doktor Opentar? Co ty zielone tutaj robisz? Zielone pole obronne zostały z powrotem włączone. Co? Zielone? O nie. Ale... co to ja robię? O niej trochę zapomnieliśmy, nie było jej w misji w szpitalu. Wow. Władco duchów, pojawiło się nowe zagrożenie. Duchołamacze wykorzystali astralną energię, aby stworzyć wielkiego ducha lodów! Trzeba go zniszczyć! Niebieskie pole ochronne zostało wyłączone! Zniszczymy go za pomocą ogniska! Użyłem ogniska szybko! Władco duchów, pokonałeś wielkiego ducha lodów! Ten wielki duch lodu... oczywiście był odsyłaczem duchów, który by mógł mi sprawić całkiem sporo problemów. Ale na szczęście udało mi się go pozbyć. Dobra. Zielone pole ochronne zostało wyłączone. Trochę zmarnowałem okazję, żeby już zniszczyć bombę, ale zrobimy coś innego. Zrobimy właśnie wstrętne... nie to. Chciałem zmienokształtności użyć. Powołajmy kogoś. Dobra, on tutaj zemdlał, ale być może... czy fascynacja przywoła tego gościa? Przywoła nawet. O, to całkiem fajne. Więc warto było wziąć sobie fascynację. O! Czekajcie. A, nie mogę tego użyć za bardzo. No dobra. Ciekawe, jak to już długo będzie działało. Bo jeśli dosyć długo, to on zdąży wziąć prezent. Właśnie koń trojański, który za chwilę mu stworzę. Jeszcze mam moc ciekawość, więc to raczej problemem za dużym nie powinno być. A więc masz konia trojańskiego i stworzymy szybko ciekawość. Jeszcze? Ciekawość. Szybko, szybko, szybko. What? Nie! Co? Ups!
Ups! Ale to zepsułem! Ale to zepsułem! Ojeju! Ale to teraz zepsułem! On nawet nie stworzył tego. Zapomniałem, że on był... 20 minut! Zapomniałem, że on był zmiennokształtny. Ojeju. Oczywiście pozbyłem się tej mocy wyborze i to się stało. A co tylko w ogóle wielkiego ducha lodu? Bo trochę tak chaotycznie o tym powiedziałem. On by odsyła nasze duchy. Dobrze, że akurat ognisty omyk był w pogotowiu z swoim ogniskiem, bo byłoby krucho ze mną. Dlaczego nie zrobiłeś mocy? Nie wiem. W każdym razie tutaj może zombik coś się tobie zrobi. Okej. Dobra, jeszcze raz. A, ty nic nie zrobisz z tym. Zrobimy tutaj fascynację. Przecież obsesja jest możliwa nawet. Ale czy koń trojański jest możliwy? To jest dobre pytanie. Koń trojański nie jest możliwy. A. Więc... ty tutaj nie kombinujesz aż tak bardzo. Trochę źle zrobiłem. Będę musiał tutaj stworzyć konia trańskiego. Więc ten cwaniaczek będzie musiał jakoś dojść do ściemniaka, wziąć prezent. Ale myślę, że ta obsesja dosyć długo podziała i on to weźmie. Tylko oczywiście rozkaz. Nie używaj, nie używaj, nie używaj. Ja to bym śmiertelnika tego. O, pięknie. Teraz ty powinieneś wziąć ten prezent, mam taką nadzieję. Dobra, weźmiesz, świetnie. I teraz bez żadnych mocy przywiążemy do ciebie... tutaj ogarka. A ciebie, ty cwaniaku! Ciebie, ty cwaniaku, potraktujemy deszczem ognia. Zielone pole ochronne zostało z powrotem włączone. I tyle go... tyle ciebie widzieliśmy. No idź, idź. Okej. Okej. Co ty robisz? Miałeś iść pięknie po schodach, ale ty nie. Ty postanowiłeś, że nie pójdziesz pięknie po schodach. Ale okej. Pójdzie sobie z drugiej strony, nieznanych powodów. W każdym razie został tylko on, wystraszenie go nie powinno być zbyt trudne, czy tylko przejdzie tam do góry. Może dodamy do ciebie jeszcze... ciebie? Co ty robisz? Okej, ty idziesz w ogóle kompletnie okrężną tą drogą. A wiesz co, zrób tu jeszcze zaciemnienie. Właśnie tutaj. Niebieskie pole ochrony i alarm zostało wyłączone. Ty musiał zrobić wysokie napięcie. A więc dobra, nieważne. Wracaj tutaj. Chciałem zrobić tak, taki super atak na tego cwaniaka. Nie wiem, awaria chyba tutaj na to nie działała. Żeby się tego pozbyć. Zielone pole dobra. Ochrony zostało wyłączone. Jednak działa. Coś wcześniej nie zadziałało za dobrze. Okej, ty pajacujesz. Wow. Aha. Dzięki, gro. Tyle z mojego przyczepienia tutaj tego ducha. Wysokie napięcie tu i wysokie napięcie tu. Okej. Co duchu, bomba eterowa została unieszkodliwiona. Teraz wystarczy pozbyć się śmiertelników. Bardzo dobrze.
Ale dobra, pole tutaj astralne zniknie. A ty jesteś tutaj. Trochę się wystraszyłeś, co? Cwaniaku? Czekaj, czy jeszcze tutaj wejdziesz. Oj, to tak bardzo zły pomysł. Wierz mi. Deszcz ognia. Świetnie. Na szczęście bomba się zatrzymała w miejscu i już nam za bardzo problemów nie sprawi. Oczywiście ten cwaniaczek jest dosyć głupi. I za bardzo się nie przejmuje tym, że go coś pali czy coś. Po prostu będzie tutaj sobie stał i czekał, aż w końcu go stąd wyposzymy. Siło! I to raczej powinno ci już pokazać, że z nami nie ma co zadzierać. Wasza bomba zawiodła. Gdybyście ją nastawili... O, gdyby to było nastawione na 15 minut, to by były emocje, bo zostałyby mi 36 sekund, no ale... 30... Ne. Ale to by były emocje. Ten teleport by był fajny teraz. Właśnie 36 sekund, o nie! I nagle się teleportuje i szybko bym mógł tutaj użyć tej mocy. I byłoby takie... Uff. No ale to było trochę więcej czasu. Ale co by było... To byłby fajny motyw w tym zagrajmy. Tak na koniec, takie emocje. No ale cóż. Gratulacje, władco duchów. Pokonałeś duchu łamacz raz na zawsze. Teraz ty i twoja heroiczna drużyna zasłużyła, aby powrócić z powrotem do świata. I teraz zobaczymy oczywiście filmik końcowy, gdzie oczywiście nasze duchy wracają z powrotem do świata duchów. Zobaczymy tu każdego ducha, którego uwolniliśmy. Nie wiem, co by było, gdybyśmy kogoś nie uwolnili, czy też by tutaj leciał, ale nigdy tego nie sprawdzałem, bo zawsze, gdy już miałem tą misję dodatkową, to zawsze wszystkich duchów uwolniałem, więc nie wiem. Bym musiał sprawdzić kiedyś. Chociaż może ktoś mi napisze. Bardzo jest możliwe, że w pewnym momencie pojawi się tutaj błąd, że ten filmik zatnie, więc może już w tym momencie powiem, co będzie kolejną serią. A kolejną serią będzie gra na PlayStation 1. Oczywiście będzie to Crash Bandicoot. Część pierwsza. Oczywiście tą grę nagrywałem... Błąd się pojawił. Oczywiście tą grę nagrywałem wcześniej, gdy po raz pierwszy robiłem Ghostmaster, właśnie po Ghostmaster, więc oczywiście tutaj musi być tak samo. Kolejność się nam tutaj nie zmieni. A więc dosyć stara gierka już będzie przed nami, a Ghostmaster jest za nami. Naprawdę było fajnie. Czasami były emocje. Jak mówię, z tą bombą by były fajne emocje, gdyby to było nastawione na 15 minut. No ale... duchomacze trochę nie pomyśleli. Ustawili 30 minut, myśląc, że nie damy rady. I pole astralne znowu zawiodły. Mogliby zrobić większe zabezpieczenia. No ale cóż, nie poszło im. I tak ostatecznie się z nimi rozprawiamy. Ale... Ale i to jeszcze ale... Co z Dr. Pentar? Co z nią? Dosyć tajemnicza osoba. Przyszła tutaj, przywołała sobie wrednego ducha, zwanego duchem lodu, który był przeciwko nam, i sobie poszła. Jakie będą jej losy? Co i jak? Nie wiadomo. Co, jaka jest dalsza jej historia? To jest najbardziej tajemnicza osoba w Ghostmaster. I raczej już nie poznamy nic więcej o niej, bo Ghostmaster 2 nie powstanie. Nie powstanie od normalnych twórców, ale jest projekt fanowski. Ale nie wiem, czy tam Dr. Pentar by była uwzględniona. Jakoś w to wątpię. Chociaż może o tym by pomyśleli. Właśnie szkoda, że twórcy Ghostmaster zbankrutowali. Właśnie miała być dwójeczka opowiadająca
o niszczeniu bomby zapewne. To byłby pewnie nasz główny cel. No ale zbankrutowali, więc stworzyli pojedynczą misję. Tylko w języku angielskim niestety. Właśnie tą, którą teraz przechodziłem. Ale dobra. Myślę, że w tym momencie możemy już zakończyć. A więc do zobaczenia w przyszłej serii. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!